Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Kontrolowana. Dzień dobry, pani profesor, witam. Dzień dobry. W Gdyni katastrofa zimowa, nie w Gdyni jak zwykle odśnieżona, prawda? Nie w Gdyni jak zwykle odśnieżona, ale w Sopocie się stoi i Gdańsk też ciężki. No dobrze, to jest jakaś typowa sytuacja, ale to jest sytuacja do rozwiązania dla Sebastiana Kwiatkowskiego, a my zajmijmy się polityką. Włodzimierz Czarzasty, zwycięzcą pierwszej tury wyborów szefa SLD. No wiadomo, że będzie druga tura. Są to wiadomości nieoficjalne, ale wszyscy właściwie już je podają. Nie, no oczywiście to, że Włodek wygrał, jest oczywiste. Zresztą byliśmy na bardzo wielu spotkaniach wspólnie i to było widać po reakcji sali. No, a co takiego się podoba członkom Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Włodzimierzu Czarzastym? To nie jest osoba nowa w polityce. Znaczy i nie jest nowa, i jest nowa. Dlatego, jest? No, do tej pory jednak nigdy nie był posłem, nigdy nie był radnym, w związku z tym był w polityce, ale w takim jakby nieco innym nurcie polityki. No, przede wszystkim, tak jak sam mówi, że jeżeli ktoś upadł i potrafi się podnieść, to potrafi również podnieść partię, która wypadła z parlamentu. No, ale to można by to samo powiedzieć do Leszka Millera, a jednak nie podniósł partii zbyt wysoko, właściwie doprowadził do upadku. No, ale mówi się do trzech razy sztuka, a to będzie drugi raz. No dobrze, pani na swoim blogu napisała, że członkowie partii nie chcą matki, a pani miała być tą matką, a chcą ojca. To ma znaczenie, że to jest mężczyzna? Myślę, że tak. Jednak popatrzmy na partie w Polsce. To właśnie wszystkie są kierowane przez mężczyzn. No oprócz partii kobiet, która z zasady jest kierowana przez kobiety, ale która już praktycznie nie istnieje. A o czym to świadczy? No to niestety świadczy o tym, że żyjemy we wszechogarniającym seksizmie, że jesteśmy tak wychowani, że to jednak mężczyźni są istotami publicznymi, stworzonymi do polityki, a kobiety powinny pełnić role bardziej domowe, zajmować się domem, dziećmi, no nawet jeżeli pracują zawodowo, to powinno być ich drugie zainteresowanie. No dobrze, a czemu tak nie jest na przykład w partii lewicowej? Bo już nie mówię w partiach prawicowych, ale w partii lewicowej. To pani wołanie o nie wiem, rolę kobiet to jest jak wołanie na puszczy, naprawdę. No właśnie i okazało się, że nawet Forum Równych Szans i Praw Kobiet w SLD, z wyjątkiem Gdyńskiego, gdzie jest Ula Pronobis i które mnie popierało, to też tutaj nie wykazało jakiejś kobiecej solidarności, a przecież to forum zostało stworzone właśnie po to, żeby popierać kobiety. A wracając do Włodzimierza Czarzastego, to będzie dobry szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej? On was wyciągnie z dołka? On doprowadzi was do wygranych kolejnych wyborów? To pokażą no, nawet nie najbliższe miesiące, a myślę najbliższy rok, półtora, dlatego że nie ma się co łudzić. Po zmianie szefa partii to nie nastąpi jakiś skok notowań. Po prostu to jest ciężka praca. Trzeba dużo w partii zmienić. Będą nowe wybory od kół, aż przez powiaty, województwa do Rady Krajowej. No w tej chwili będziemy mieć tylko wybranego szefa partii, wiceszefów, no i sekretarzy. Sławomir Sierakowski, szef krytyki politycznej, no człowiek związany z lewicą i także recenzujący lewicę. Na pytanie w radiu o Włodzimierza Czarzastego to tak cytat. Co ja mam pani powiedzieć do cholery? Tak do dziennikarki. Czarzasty to cyniczny, zły polityk. Nie powinien być szefem partii, ale partia i tak nie ma na nic szans, więc w sumie nic wielkiego się nie stało. Znaczy Sławomir Sierakowski nigdy Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie lubił. Zawsze patrzył na nas takim nieprzychylnym okiem. A teraz to wiemy, że jak kiedyś mówił miło się, jak cię widzą, tak cię piszą. A teraz jak cię lubią, tak cię piszą. W związku z tym no, te nieprzychylne opinie na ten temat będą. Nie ulega wątpliwości. Kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej miał przychylne opinie? No, większość mediów była zawsze na mnie przychylna. No, są tacy, którzy mówią teraz zupełnie co innego akurat. No, bardzo przychylne. Ostatnio był przywoływany jakiś przykład specjalnych zebrań podobno po roku 2001 z Leszkiem Millerem, który o to mówił mediom, co będzie robił w najbliższym czasie i co powinni relacjonować. Ale myślę,
że Włodek Czarzasty zmieni partię w rodzaj przedsiębiorstwa, w rodzaj firmy. To dobrze czy źle? No, jeżeli będzie to dobrze funkcjonująca firma, to być może okaże się dobrze. No, dotychczasowy sposób zarządzania sojuszem okazał się nieskuteczny. W związku z tym trzeba każdemu dać, tak jak i mówimy, że zawsze rządowi, jakiś kredyt zaufania. Napisała pani też na swoim blogu, że w 2001 roku osiągnęliście niewyobrażalny sukces, ale potem było już tylko gorzej. Ale ma takie pani poczucie, że pani jest jedną z tych, które jakby do tego gorzej doprowadziły? Znaczy nie do końca mam takie poczucie. Właśnie Włodek Czarzasty mówił, że on ma poczucie, że on jest sprawcą. A nie, dlatego że ja akurat w tych gremiach partyjnych zawsze krytykowałam większość decyzji. Uważałam, że powinniśmy byli rozliczyć nieudaną kampanię do Parlamentu Europejskiego, do samorządu, no katastrofalną kampanię i sam pomysł pani Ogórek. Właściwie byłam przeciwna koalicji. Uważałam, że powinniśmy iść jako samodzielna partia, mieć 5-procentowy próg. No więc oczywiście czuję się odpowiedzialna w takim sensie, że jednak dostosowywałam się do decyzji podejmowanych przez większość. Natomiast no, nigdy tych decyzji złych nie inicjowałam, ani ich nie popierałam. Jeszcze jedno pytanie. Czy to, że Krzysztof Gawkowski nie przebił się w tych wyborach, grozi rozpadem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Czy to prawda, że możliwe jest odejście jakiejś części tak zwanych młodych działaczy? Nie uważam, że absolutnie nie będzie rozłamu w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Że ten podział na młodych i starych to jest w ogóle taki mimo wszystko dosyć sztuczny. On trochę był tworzony przez młodych oczywiście, natomiast którzy chcieli wyeliminować starszych i którym się wydawało, że im się to uda. No ale teraz już zrozumieli, że jednak trzeba raczej ludzi dzielić na mądrych i głupich niż na młodych i starych. Leszek Miller przyznał ostatnio, że Sojusz Lewicy Demokratycznej no, chyba handlował przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Miller mówi tak, to była transakcja wiązana. Wydawało nam się, że to jest wspaniały pomysł, by na koniec kadencji uda nam się rekomendować jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A teraz stwierdzi, że obecnie jest tym faktem zażenowany, że nie powinniśmy wtedy tak robić, powinniśmy powiedzieć nie, daliśmy się kupić. No to rychło w czas się przyznał. Znaczy tak, rzeczywiście no, teraz już wiemy, że gdyby Platforma z PSL-em, ale także z SLD wybrała jedynie 3 sędziów, to najprawdopodobniej nie byłoby tego całego zamieszania, bo PiS to nie miałby pretekstu. No, ale PiS ma rację w takim razie. To był znaczy, jakiś polityczny handel. Co do dwóch. To znaczy nie, no ten handel nie był do niczego potrzebny. No, znaczy handel. No. To nie był handel, dlatego że przecież PiS... Transakcja wiązana. Nie, no, PiS z PSL-em miał większość w związku z Platforma. Tym... Przepraszam, Platforma z PSL-em miała większość. W związku z tym mogła sobie wybrać 5 sędziów bez udziału SLD. No po co SLD się w to wmanewrowało? No to właśnie tak jak Leszek Miller mówi, była to polityczna głupota. A pani się to podobało? Znaczy, pani o tym nie wiedziała? To znaczy ja nie byłam w Sejmie, w związku z tym te sprawy nie były omawiane absolutnie na żadnym zarządzie partii. Jestem wiceprzewodniczącą partii, było omawiane tylko i wyłącznie w klubie parlamentarnym. A właściwie poselskim, bo przecież nie mamy senatora. Wczoraj było spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem w Brukseli. Dzisiaj jest debata w Parlamencie Europejskim. Wiemy, że ostatnio Komisja Europejska wszczęła procedurę sprawdzenia praworządności w Polsce. Się dzieje. Tak, dzieje się, dlatego że Unia Europejska ma świadomość, że w wypadku Węgier popełniła błąd, że po prostu pozwoliła na to, żeby Węgry coraz bardziej psuły demokrację. W porę nie zareagowano. Zresztą wówczas właśnie frakcja polityków, Europejska Partia Ludowa, tak? Europejska Partia Ludowa była absolutnie przeciwna jakiejkolwiek krytyce Węgier. Fidesz Orbana jest w tej samej frakcji. Jest w tej samej frakcji. No i teraz Unia Europejska sobie zdała sprawę, że to był błąd, że Węgry, mimo że są w Unii Europejskiej, to są już taką cegiełką, która do Unii Europejskiej nie bardzo pasuje.
I my teraz mamy być tego ofiarą, Polska? To my nie mamy być tego ofiarą, wręcz przeciwnie. Jesteśmy cenionym członkiem Unii i tak Węgry są mniej, zdecydowanie mniej istotne w Unii Europejskiej. W związku z tym dosyć tak lekceważąco potraktowano te początki niekorzystnych zmian na Węgrzech. A teraz, kiedy w Polsce widać, że Polska idzie w podobnym kierunku, no to ja uważam, że bardzo słusznie, że ktoś z zewnątrz chce powiedzieć, no może jednak się zatrzymacie, bo to nie jest dobry kierunek. Ja bym nie traktowała absolutnie tego, że to jest przeciwko Polsce. Właśnie odwrotnie, ja uważam, że to jest taka swoista pomoc dla Polski, dlatego że... Rząd tak zupełnie nie uważa. No rząd tak nie uważa, ale ja akurat jestem zazwyczaj innego zdania niż ten pisowski rząd. Dlatego, że właśnie Unia chce doprowadzić do sytuacji, żeby Polska była znaczącym krajem. Nie chce wywrzeć presję na rząd i na większość parlamentarną, to chyba tak to trzeba rozumieć, żeby nie robiła tego, co robi. To znaczy, żeby nie łamała praworządności. Oczywiście, no przecież jeżeli spojrzymy na ustawę o policji, na ustawę o zmianach w prokuraturze, no to widać, że to wszystko jest robione na kolanie, że nie ma czasu na wprowadzenie poprawek, że nawet minister mówi, że tak, to jest słuszna poprawka, no ale spieszymy się, to już jej nie wprowadzimy. No czyli będziemy mieć za chwilę znowu ustawę o zmianie ustawy, o zmianie ustawy. Dobrze, o zmianie jaki będzie ustawy? Pani zdaniem tego skutek? Przepraszam, czy to nie będzie tak, że Unia tak sobie pomacha tym paluszkiem, pogrozi, a właściwie potem odpuści, tak jak w przypadku Orbana? No jednak nie, właśnie wtedy za mało groziła. Myślę, że teraz będzie lepiej. Nie, przecież Orban się kompletnie tym nie przejmował. No znaczy, nie przejmował się, ponieważ i to grożenie było takie żartobliwe. No. Natomiast teraz myślę, że Unia wyciągnęła z tego wnioski, że trzeba czasem tupnąć nogą. No ale widzimy wyraźnie, że prezydent Duda w rozmowie z przewodniczącym Tuskiem mówił, że Polska będzie przestrzegała wszystkich traktatów, że chcemy być w Unii, że w ogóle nie przychodzi nam pomysł do głowy, żeby nie być. No bo oczywiście 90% Polaków chce być w Unii, więc to słuszne. No ale to zostało wyraźnie powiedziane przez polityka całkowicie zależnego od prezesa. Ale prezes nie mówi, że my nie chcemy być w Unii. No nie mówi, ale skoro chce robić takie rzeczy, o których wie, że one w Unii raczej się nie podobają, żeby najdelikatniej to powiedzieć, no to znaczy, że ma takie podejście, że właściwie możemy sobie, mimo że jesteśmy w Unii, robić co chcemy, a Unia na to mówi nie. No państwa, które są w Unii, muszą jednak przestrzegać praworządności. Co nam da to całe zamieszanie takie na linii Warszawa-Bruksela? To znaczy, to zamieszanie nic nam nie da, dlatego że tego rodzaju zamieszania nigdy nie są dobre. Zawsze jest dużo lepiej, jeżeli takie drażliwe sprawy załatwia się w kuluarach. No ale tutaj po prostu, tak jak Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w latach 2005-2007 wprowadzało państwo policyjne, ale robiło to w białych rękawiczkach. A pani tak wolała? Nie, no ale wtedy można takie kuluarowe naciski. Natomiast jak to się już robi na chama, jak to się robi bezczelnie, no to wobec tego są wszczynane procedury. Zobaczymy, dzisiaj debata w Parlamencie Europejskim. Tam już jest w Brukseli także pani premier Beata Szydło. Będzie też bronić tych zmian, które wprowadza większość parlamentarna i rząd. Zobaczymy. To znaczy, pani premier twierdzi, że nic się nie dzieje, no ale kiedy popatrzymy chociażby na te ustawy, które zostały uchwalone nocą, podpisywane nocą przez prezydenta, no to widać, że to nie jest normalne, a my chcemy wszyscy żyć w normalnym kraju. To jest po prostu szybkie, tak tłumaczy większość, że musi być szybko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł podobno. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.